Po pierwsze, Olsztyn. Dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są pani Halina Ciunel, Platforma Obywatelska i jej szefowa Rady Miejskiej. Witam bardzo serdecznie. I pani Nelly Antosz, Demokratyczny Olsztyn. Dzień dobry Państwu. Inwestycje olsztyńskie. Ostatnio mamy troszeczkę pecha z tymi inwestycjami, bo kilka inwestycji, no nie powiem, że przeszło nam koło nosa, ale przetargi były nieskuteczne. Drobne to Plac Mazurski czy Plac Płaskiego, tutaj się budowa zaczęła, ale też większe to tramwaje i to, co mnie bardzo osobiście boli jako rowerzysty, to Górnostrada. Jak panie myślicie, czy to jest kwestia tego, że władze naszego miasta troszeczkę mają węża w kieszeni, czy... Do przetargu wystawia się ceny, które określają fachowcy, rzeczoznawcy, kosztorysanci. I rzeczywiście no, taka jest niesympatyczna sytuacja, że tak, o której pan redaktor powiedział, Plac Mazurski, trzeci z kolei przetarg nierozstrzygnięty i to z powodu zawyżenia ceny. Miasto zaproponowało cenę 220 tysięcy. Był tylko jeden oferent za 430 tysięcy, więc duża rozbieżność, bo jak ale jest... z czego ona się bierze? Trudno powiedzieć, no zła wycena, nie ulega wątpliwości, albo zła wycena, albo z kolei za wysoka cena przez wykonawcę. Tak mi się też wydaje, że podwójna przebitka to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. No trochę ten Plac Mazurski nam się tam udało zrobić, tak? Ale obrzeże. Same obrzeże. Już pozostała tylko, natomiast tak. Oczywiście ludzie tutaj i mieszkańcy bardzo czekają na to, ale właśnie ta cena. I tak myślę sobie, że tak jak rozmawiałam z różnymi firmami budowlanymi, to okazało się, że nie ma wykonawców, nie ma ludzi do pracy, nie ma ludzi do pracy. Czyli jest za dobrze. Nie wiem, czy jest za dobrze, właśnie o to chodzi. Komu dobrze, no temu dobrze. Bo nie mamy na pewno mamy małe, tak, małe. Ale z kolei nie ma ludzi takich sensu stricto do prac fizycznych. Bo albo wyjeżdżają za granicę, albo, tak jak mi tutaj właśnie jeden z naszych przedsiębiorców powiedział, taki zgłasza się do niego i mówi tak, no wie pan, po co mi, jak ja dostaję 500+, jak ma tam załóżmy czwórkę dzieci, no to 2000 i tutaj też, więc to jest, tutaj myślę sobie, że to jest taki trudny problem. Coś złego się dzieje, bo tak. Przecież Olsztyniacy czekamy wszyscy na piękną inwestycję, tą Łynostradę. No, to jest na tramwaje, przepiękne, no, wszyscy, no tramwaje, ja też. Czekam na tramwaje. Ja osobiście czekam. Też, aczkolwiek tutaj są głosy podzielone, ale proszę sobie wyobrazić, no tak piękna inwestycja dla Olsztyna, trzy przetargi i bezskutecznie. W ostatnim przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Znaczy pan prezydent Grzymowicz tłumaczył tam w którymś z wywiadów, że po prostu firmy płacą ludziom więcej ludzi, więc muszą tak też naprawdę, no, że dają więcej pieniędzy, że ta poprawa sytuacji, którą mamy w tej chwili w Polsce, paradoksalnie wpłynęła na to, że no, ja nie powiem, że Olsztyna nie stać na pewne inwestycje, ale że te kosztorysy są może niedoszacowane, niedoszacowane być może, bo dotychczas mieliśmy taką sytuację jeszcze te 4-5 lat temu, że mieliśmy oszczędności. Przecież halę widowiskową, basen budowaliśmy i przetarg został rozstrzygnięty na kwotę dużo mniejszą niż myśmy oferowali. A tutaj, no, żeby dwukrotnie przewyższała cena inwestora w stosunku do możliwości miasta, to tutaj należy się zastanowić, a sytuacja w tej Łynostradzie, w tej pięknej ścieżce rowerowej, przepiękne 11 kilometrów od Łyny aż do końca miasta, do parku, do lasu miejskiego, to jest inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego, no udało się dostać dofinansowanie miasta dwukrotnie wyższe niż powiedzmy ten kwota przeznaczona w budżecie obywatelskim, bo w sumie wartość inwestycji 3,7 miliona, tak piękna inwestycja, no nikt się nie zgłosił trzeci raz. Jest to zdumiewające i wymaga to pogłębionej analizy, albo budować mniej, rozłożyć nasze inwestycje w czasie, ale żeby coś budować. Drodzy Państwo, właściwie można powiedzieć, tak. Można powiedzieć, że nie bardzo wiadomo, czy jest aż tak dobrze, czy tak. Jest aż tak źle. No jest to problem rzeczywiście, bo tutaj dobrze pani przewodnicząca mówi, że może to jednak rozłożyć bardziej w czasie, żeby jednak no, więcej... Uwzględnić wzrost cen. Też, prawda? To tak jak ze środkami unijnymi. Też jak się planuje coś, to ceny są zdecydowanie niższe niż potem jak się realizuje ten projekt.